Hej, hej, tak sobie mówię, że już tyle macie tych vlogów, że nie będę nagrywać, ale może będę. Z tego względu, że dzisiaj jest o tyle ciekawszy dzień, o ile mam trochę magicznych działań i zabiorę Was ze sobą do pracowni i pokażę Wam, bo już też od rana posprzątany garaż i może trochę się będzie działo. I mamy poniedziałek, cześć koty, ja już jestem po kawie z wróżką, mamy właściwie godzinę pierwszą, idę na śniadanie. Z tego względu, że jak dosiadłam do komputera, klątwy, uroki, ogłoszenia, jakieś inne dziwne rzeczy i po prostu się działo. I dopiero od komputera odeszłam, jeszcze jednej diagnostyki nie zrobiłam. A potem mam do zrobienia laleczkę, więc po prostu będę tę laleczkę działać. Więc zabiorę Was ze sobą. A na razie śniadanie, wege, kiełbaski. I kolagen. I kolagen. No, także tak będzie. Już piszczą. Widzę, że na szybko w mikrofali bardzo dobrze, bo nie ma czasu, poniedziałek, czas goni, nie ma kiedy taczki nie załadować. Takiego, ale jakbyśmy się wstąpały, nie, to poszyję. Bo tak wyszło, że w sobotę, co my robiłyśmy? A, to jeszcze koniec tych zakupów, nie było nas w domu, dobra. W niedzielę księgowa, gotowanie, leczo, nie dramat. Było. A tak nie było kiedy, odgruzowujemy, nie było kiedy odgruzować, więc trzeba odgruzować w poniedziałek. Życie. Teraz pranie, zmywanka. No jeszcze i tam. Takie tam. No właśnie. I wszystkie magiczne rzeczy. A w ogóle, bo chciałam powiedzieć, że jeżeli się spodziewacie diagnostyk czy coś, to przeważnie to jest sobota, niedziela, jak ja to robię. Bo mam wtedy kiedy dosiąść. Boże, mam fryzurę jakoś, w ogóle muszę głowę umyć jutro do ludzi. Ja z tym webem nie pokazuję Wam, przewaga internetu. Nie muszę pokazywać weba. Dobra, idę jeść to śniadanie. Nie, że Wam chciałam pokazać śniadanie, bo śniadanie jak śniadanie, tam pentagram na łyżeczkę, wiecie jak jest. Ale my właśnie ten kolagen, słuchajcie, pijemy. No chyba działa, no co ma nie działać, no zawsze coś działa, nie? No, to tak. Ja mam jeszcze tam taki ten kiwi, ta, jasne, kolowy. Najgorszy chyba smak, ale też trzeba wypić. Hejka, ponownie, w maseczce. Słuchajcie, vlog z tego dzisiejszego dnia nie wyjdzie stanowczo, bo zrobiłam mnóstwo konstruktywnych rzeczy, ale takich, których nie widać. Diagnozy, lalki, magiczne działania. Posiedziałam w księdze cieni, żeby przygotować grunt pod robienie stron czerwcowych, bo mamy nów, pełnię, słońce będzie przechodzić do znaku raka. Także dużo tego jest, a tego w ogóle kompletnie nie widać. Także myślę, że tak naprawdę to nie będziemy skupiać się na jednym vlogu, tylko pewnie będą połączone dwa, bo już jest w sumie wieczór i nie wiem, czy będzie coś do nagrania. Zobaczymy, ale w każdym razie z takim drobnym wyjaśnieniem przyszłam. Ciemność. Zaraz będzie jasność. Jestem w pracowni, bo będę robiła lalki. Lalki i oczywiście vlog będzie składany z różnych części, bo iż Azalisz nie było co nagrywać. Byłam w szkole, dzisiaj jest środa. Zjadłam obiad i trzeba zrobić dwie lalki, życzeniówki magiczne. Więc po prostu zaraz świece zapłoną i będzie działa się magia. Coś się popsiło? Tak, myślę, że jestem dłuższa, sorry, że się tak przerywa. Idę otworzyć świetnie. Okno. Idę otworzyć okno. Idę otworzyć okno. O, słuchajcie. Tego. Tutaj są, wiecie, pudła. Coś wyskoczyło z jakichś kółeczek. Nie wyznaję się na tym. Czekajcie. O, nie zobaczycie tego dobrze. Może teraz. Aparat rozjaśni, proszę bardzo. Piękne chińskie rzeczy wiszą. Tu oczywiście stoją jednorożce i się uśmiechają. I moje lalki. Moje lalki ręcznie robione, które uwielbiam. I chyba trzeba trochę, a ta szepcze, i trzeba chyba trochę wyprać, coś czuję. Co po niektóre? Incepcja. Ja mam nagrywać. O.
No, takie tam o różne, widzicie? Dużo donice. Na huśtawce. Żadna nica na huśtawce. Proszę Państwa. Dużo huśtawek. To oczywiście są takie rzeczy. Aha, jeszcze dywan mamy niepołożony. Bo wyprany był. Czy wiosna idzie, nie ma na to rady. A tu mamy dużo szmatków i takich rzeczy. No i zaraz będziemy z tych szmatków robić tutaj lale. Piękna mandala. Taką czerwoną mandalę to ja bym była skłonna tam do biura. Ale czerwoną. No, ona jest fajna. No jest czerwona. No, ale nie mamy czerwonej, mamy bo tylko jedną. Następnej nie. No. A bo coś się pomyśli. Nie ma tu materiał po sobie. Nie. No, oczywiście. Tam za było za dużo roboty. Tak, to było bardzo trudno się. Tu mamy takie, takie. Takie różne. No, o! I idę do pracy w mandalowni. Dzisiaj tyle naczytałam, jak ludzie pakują i nie pakują. Tu jest pudełko, którym są wszystkie rzeczy z recyklingu, tak zwane. Proszę, dzisiaj przyszły paczki i ja to wszystko chowam do siatki i używam dalej. Żeby nie było. Kiedyś też przejdę na taśmę papierową, ale jeszcze mam za dużo zwykłej kupionej. Także, no. Sklep Pentagram też się stara być lekko eko chociaż. Pani ładna. No. To jest nasz Pentagram. Tu jest nawet, tu jest, o, tu jest nawiązanie do dwóch świąt. Jeszcze trzecie powinno być słoneczko. Bo tu jest jajeczko i choinka. Na Pentagramie. Na Pentagramie. Dobra, lecimy. Lecimy. Do pracy. Teraz z panienką trzeba zrobić sesję zdjęciową przy bzach, bo wyglądają zacnie, jak prawdziwe czałownice. Chyba tylko wezmę i poczekajcie. O, światło zapalę i będziemy robić zdjęciówkę. Także 5 godzin później. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jakie piękne kolczyki urodzinowo dostałam. Co prawda, jeden taki niuans, albo nie znalazłam, albo nie było zatyczek tutaj, no ale to jest do znalezienia. Natomiast same są bardzo takie, bym powiedziała, wachlarzowo poprawne. A mam nadzieję, że pamiętacie moją Babę Jagę, jest to jednorożec, i mojego kunika. One sobie tak przy mnie stoją. O. I jeszcze od Gabi dostałam taki piękny kumplet, ale myślę, że on jest taki zacny, że można go będzie w gabinecie na kawę, herbatę. Ciężki, słuchajcie. Naprawdę ładny. O, hello. Cukiernica chyba. Tak wygląda zawsze. Można tam ukryć jakiegoś dżina. Tu do mleka naczynko i właśnie imbryczek. Taki, kawka, herbatka. Oprócz tego szampon. Wygląda na szampon. Śmiej żelki, to oddam Dorocie. I mydło Black Soap.
Bardzo lubiłam egipskie czarne mydło. Antyklątwowe. Ha, ha, ha. Ja bez makijażu, ale ubrana, bo muszę lecieć po kanapy. Kanapy przyjdą, więc pokażę Wam, jak już wygląda biuro. Bez kuchni, bo jeszcze kuchnia jest w robocie. Ale już meble, co ma być nowe, to jest, a zmienione jeszcze nie są, ale to tak. Tylko że jest tak, że lecimy na łeb na szyję oczywiście, ze względu na to, że... Dobra, widzimy się. Siatki, a no tak, można. Ze względu na to, że miał być spokojny dzień od odbierania telefonów. Już biorę. Już biorę. Czekaj, wezmę siatkę. Taka będę. I tak musi mi Dorota otworzyć, więc po prostu. Nawet w kroksach jadę, tylko założyłam bluzkę. Ja też, specjalnie. Wszyscy w kroksach. Szybko zadajemy. Niewiele nas będzie oglądać, damy radę. Garaż. I jadymy. Macie zmienność świetlną, ale bardzo dobrze. Wziąłam torbę ze szklankami do ekspresu, którego jeszcze tam nie ma. Ale... Jeszcze. Jeszcze. Do garażu, do tego? To chyba do bagażnika. Byś mogła za moment. Nie przewali chociaż. Aha. Jedną ręką to raczej się nie da. Dobra, także ja, słuchajcie, wsiadam. Brama się odsunęła, była. I pokażę Wam, jak wygląda ze zmeblami biuro. Chyba. Między telefonami. Dobrze, że w biurze są karty, bo inaczej byłoby cienko. Sorry, was pykło. Dobra. Także taki szalony dzień. Dokładnie. Da się może omalować. Tak, tak. Tak, tak. Ja nie. No kochani, miałam Wam pokazać, jak to wygląda. Mówię trochę pod światło. Stół dębowy na mocnych nogach. Dywan oczywiście oczojebny, tak ma być. Krzesła fioletowe. Regały będą wyglądały w ten sposób. Hello, hello. Tu jeszcze będzie zmiana komody, ale na razie taka jest. Kominek na podłonie, patrzcie. Ściany czerwono-zielone i regały tak ładnie wymierzone, że w zasadzie nam wchodzi na kolor. Także tak. Kanapa, też oczojebna, czerwona, proszę bardzo. Zaraz poproszę Dorotę, żeby zrobiła jeszcze zdjęcia. To wiecie, to jest wszystko. Jeszcze, o, jeszcze kafelki tu stoją, pudła, folie. No i mamy tutaj bandę regałów również. O, proszę bardzo. Kanapa, też czerwona. Biurko i mały sklepowy regał, na którym będą różnego typu rzeczy. Tak, zapełnia się, jest ok. Także na razie taki update podświetlny. No właśnie, to jest wszystko podświetlne. No ale i stała się światłość. To będzie kiedyś coś ładnego. Tak, wisiało, tu już neutralny kolor, tutaj jest, o, proszę bardzo, z granatowymi, welurowymi zasłonami. Jadę, żeby Wam nie świecić po oczach. Granatowe, czerwone. Ma być dziwnie. A co to? A pachnie na cały taras. Cały worek Palo Santo. Nie pytajcie do czego. Do ogniska. Ale tak, bo do różnych rzeczy, słuchajcie. Worek Palo Santo posiadać. Mieć mać. Najważniejsze, mieć mać. Proszę bardzo. Palo Santo, piękne zdjęcia. Wiecie, różne się projekty szykują.
Bardzo, bardzo różne. Oprócz tego przyszły karty różniste. Ja w ogóle, moja praca dzisiaj wygląda w ten sposób, że jak już dosiadłam po tych meblach i tym zabieganiu, to przychodzą wszystkie możliwe karty, ja sobie czytam w międzyczasie różne rzeczy. Mam na słuchawce, najlepsza słuchawka ever, jabra Bluetooth. Ręce nie są zajęte, można stawiać karty. No i właśnie tutaj kartami Rider White'a, pierwszymi, które dostałam od mojej mamy, które celebruję i nie niszczę, tylko używam do ważnych celów. No więc jeszcze po niemiecku są, żeby było śmiesznie, bo innych nie było w ten czas, takie czasy. No to tak wygląda, to wiecie co. Tak wygląda wróżkowa praca. Znaczy w kostiumie kąpielowym i w spodenkach normalnie, taka bluzka kąpielowa, spodenki opalam śmiało ciało. Chciałam Wam jeszcze na koniec dnia pokazać, jak wyglądają holograficzne karty, tylko widzę, że tutaj tego holo mało widać, ale kolorystykę mają bardzo przyjemną. Już nimi stawiałam raz na wieczorku, bardzo fajnie się tasują. Zadowolona jestem, zadowolona. Mają taką wielkość troszkę mniejszą niż normalne karty, ale z kolei większą niż małe. Także no tak, tak to wygląda i są bardzo fajne. Tutaj Wam jeszcze nie pokazywałam też, bo przyszedł Royal Gilded raczej w takiej nowej kolorystyce. To jest nowe wydanie. Też to czeka wszystko na recenzję, słuchajcie. Bardzo fajne. No i mamy małe pakowanko Brudello Bum Bum, Paolo Santo. Także tak wieczór, a ja idę oprawiać vloga, żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa, pa, pam!